No to teraz najgorsze, znowu musimy się wrócić tam Tak. do... na ten wodospad i... Ojej. Znowu ten skok taki, co nie umiesz. I co ja też spadam? Umiesz? Nie. Co nie umiesz? Jak mi pojechał? Co nie umiesz? Spoko. Okej. No taka prawda, no nie umiem, no i co? No ale zrobiłaś raz. No tak, raz. Czekam tu na ciebie. Dobra, ja już tu sobie skaczę. Ładnie tu. Bardzo mi się podoba. Tam jestem już na wodospadzie. Safe. Zaś będzie... No. Zaś będzie męczenie. Kurwa, zjechał. Ale będziesz miał cięcia. Nic nie będę cinał. Czekam. Dobra, safe. Chwila prawdy. Natalia się czegoś nauczyła, czy nie? Nie, nie nauczyła się. Nie nauczyła się. Dobra, kurde, nauczyła się. Teraz za drugim razem jej poszło. Mamy kolegę. A ty już tam jesteś pewnie, tak? No zjeżdżałam na dół. Dobra. A, nie było tak źle. Używam klucza, czyli to nie jest połączone tutaj, żeby wejść na ten dach. Chyba nie, wiesz, tu widzę, jestem zupełnie w jakimś miejscu. No też zjeżdżam. Mówi, że tam jest jakiś gość, tak? O, nie gość, tylko tygrys. Tygrysek. Tu jest jakieś przejście. A rozglądałeś się tutaj dookoła? Tak. Dobrze. To przynajmniej ja nie muszę tego robić. Tu jest drabina. A, chyba będzie to. Tak? Jest drabinka, okej. Okay. Chociaż... Ja już myślałam, że jakiś gość tutaj, jakiś tubylec, a tu tygrys tylko. No, to jest to. To, o czym mówiłaś. To, ta wyskocznia taka jakby tutaj. I to można na dach, tak? Tak, można. Ale jeszcze zobaczę, czy na tym dachu nie ma nic? Nie. Gdzie ty masz tą dźwignię? No jest. O, fuck. Jakbyś w kierunku oceanu chciał się opuścić. Aha, dobra, no to ja nie widzę z tej strony. Widzę tylko tą apteczkę. Złapię się? Złapię. Dość spory ten skok widzę. A, kamera się sama tak ustawia, że, że pokazuje tą dźwignię. Dobra, mam tą apteczkę. No, to już wiemy, gdzie to. Kuźwa, tak, znowu trzeba się tam trafić. Ale nie trzeba przeskakiwać, słuchaj, na drugą stronę wodospadu. Aha. No tak. Za niedługo dojdę do wprawy. Teraz mi się udało za drugim razem, więc następnym, kto wie, może za pierwszym. Chyba, że już nie będzie trzeba. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba. No, wszędzie się tak jakoś dziwnie obija o te rogi. Spada tu. No to jest tak, wiesz, te skoki, w ogóle te takie zwyzy i skały są tak wyżyłowane, jeżeli chodzi o miejsce do manewru, wiesz? Mhm. Ale to tak celowo. Czy coś w tej wodzie jest? O, zamknęło się za nami, o shit. Czy coś mi tu wypłynie? Jakiś krokodyl? O Jezu, już widzę jakieś siekiery u góry. Siekiery u góry? Nie wiem, czy sobie na razie jeszcze tutaj płynę dookoła. No ja też. Przepłynęłam jakby taki trójkąt. Ty też go przepłynąłeś? Dobra, to też, no. O, Jesus, no. A teraz, dobra, widzę siekierki, no. A tu? Jezus, jakie to jest wielkie. No wiesz co, nie widzę nic w wodzie. Na razie. Mi powietrza zabrakło. O jest, mam. Mam amunicję, chociaż raz pierwszy coś znalazłam. Pod wodą? Tak. Dobra. I to w takiej wnęce.
Ojej, jak ci to wytłumaczyć? Czekaj, Jak wpłynęłam w ogóle do tych pomieszczeń, to trzymałam się lewej strony. O, może tak. Jak przez ten trójkąt przepłynęłam, to cały czas się lewej strony trzymałam. Tych takich ścianek. Aż w końcu dopłynęłam do jakiejś tam... Ale niebieska broń, znaczy amunicja. Tak. Dobra, to mam to. Taka wnęka była, no. Generalnie tutaj gdzieś mogę stanąć, jakoś tak... Oj, tu, a tu można by było wejść na górę? Tak, można wejść. Jest taki moment... O Jezu. Jest taki moment, że można... Wejść, że tak powiem, tak? Wejść i tu mam dźwignię, dwie są. O, dwie są. Czekaj, ja już sobie... A jak tam się dostać? Kuziwa. Można by było to wyminąć w ten sposób? Mówisz, że można wejść. Właśnie szukam. To się... Właśnie tu się... Czy tu można wejść? Można wejść, okej. I mówisz, że są dwie dźwignie. Dobra, udało mi się. A tutaj u góry gdzieś skakałeś, jak wypłynąłeś? Nie ma tu nic, dobra. Tylko, że to z tego, co widzę, to chyba trzeba dwa razy tutaj wskoczyć, gdzie te wahadła. Wiesz co, jeden ominąłem, bo nie wiem, jak. Aha, jakoś... widzę dźwignię, ale... Mam dwie. Ale jak ty się tam w ogóle dostałeś? Aha, najpierw muszę chyba skoczyć na to pierwsze wahadło, tak? Tu, gdzie się pierwsze waha. Później na inny klocek, później na tamte w kierunku dwóch wahadeł. Tak, tak. Dobra, rozumiem. Dobra, jestem z powrotem w wodzie, bo wiesz co, bo tutaj trzeba tak dwa razy zrobić. Dwa razy rozumiem. Ten sam manewr. Domyślam się, bo pewnie przeciągasz dźwignię i wpadasz do wody, tak? Tak, tak. I no trzeba właśnie zrobić to samo. Myślałam, ale jak tyś tam przeskoczył? Powiem ci, że jedno wahadło oszukałem, nie wiem, jakoś tak skoczyłem. Ale nie, z tego krocka, jak ty żeś przeskoczył tam w kierunku... Ona tam doskoczy? Czego? W kierunku czego? W kierunku tych dwóch wahadeł. Jak ty żeś tam się dostał w ogóle? No nie, stąd absolutnie nie. To ja nie wiem, jak ty tam się dostałeś. Ja wypływam, chyba że jest jeszcze inne miejsce do wypłynięcia. Jest jeszcze jedno miejsce do wypłynięcia. Jak wpłynęłaś po te naboje, to był taki moment, w którym ona wyszła z wody. Znaczy wyszła, tak wiesz. Tam po te naboje. No, jestem... A widzisz dwa miejsca do wypłynięcia? Tak, są dwa. Tam też jest chyba. Tak, też jest. No bo ja wypływam jakby naprzeciwko tej pojedynczej pułapki. Jedno wahadełko. Tak, tak. I tam wodospad jest w oddali. Tak, tak. To nie, to nie to. Aha, to gdzie teraz mam się skierować? Na prawo? Na prawo, tutaj właśnie na prawo, gdzie te naboje. To jest taki moment, że ona wypływa. Dobra, ja sobie to chyba inaczej zrobię. Chyba. No ja sobie, wiesz co, z tego momentu przeskoczyłam tutaj na skałę, bo ja nie chcę mi się tego szukać. Na skałę przeskoczyłam i z tych skał sobie wskoczę na te bloki. Jakby. Nie wiem, czy to się tak da. Tak, da się, zrobiłam. Da się? Mhm. No i teraz jesteś, gdzie masz dwa wahadełka, tak? Tak, jestem. Mhm. To można jedno ominąć, nie wiem, ja jako nie skaczę tutaj na tą, tylko od razu bezpośrednio skaczę w stronę tamtej. Aha, skaczesz w stronę pewnie tej pochylni, tak? No, też można, ale nie, jakoś mi się udaje, że omijam to wahadło. Ja wiem, o co ci chodzi, ale... O, no i znowu mi się udało, cudnie. Teraz tam. Bo to jest custom stworzone dla ciebie. Nie, ja tego nie zrobię. O kuźwa, źle zrobiłem. Dla mnie to jest level hard. No co jest? Skręca. What the shit? Jak to zrobić? Chyba, że... Aha, dobra, zjadę stąd. Dobra. Dobra, ja sobie to zapiszę, w ogóle już mam mało HP. Jezu, zapiszę, a ja to loaduję? Nie, no mówię ci, dzisiaj to jest jakaś tragedia. Rozumiesz to? Dobra, przynajmniej teraz HP nie straciłam. Dobra. Gdzie ty mówisz, że to jest jeszcze wypłynięcie? Tu? Nie, no właśnie dla mnie jest tylko jedno wypłynięcie. Ja nie wiem, gdzie jest to drugie, o którym ty mówisz. Aha, tu. No nie, są dwa. Mhm. Ale tam mnie jeszcze korci jedno. Ja
tam, na przykład, jakbyśmy się udali. Co to tam jest? Jeszcze żadnej dźwigni nie przeleciałam, bo ja po prostu nie potrafię tam wskoczyć. Ja nie potrafię, słuchaj... Ominąć tych wahadeł? Nie, wahadła potrafię ominąć. Ja nie potrafię w ogóle wycelować na tą pochylnię. Nie mam zielonego pojęcia. Bo zawsze możesz sobie... Wiem, o co ci chodzi. Ja też nie mogłem. Dwa razy próbowałem i w końcu trzeba zjechać, bo tam Dobra, jest taka pochylnia. Dobra, wyczaiłam teraz, że jest pochylnia. Okay. Zjeżdżając lepiej tak, idzie. Tak, teraz właśnie zauważyłam, że jest coś takiego. Mhm. A tutaj patrzę, czy tutaj coś jest, ale nie. Myślałem, że jakiś sekrecik. Dobra, to nie, to tutaj nie, to zrobimy load. Serio, jak ja ktoś by grał ten custom jak ja dzisiaj, to ja bym tego kogoś nie oglądała, przysięgam. Naprawdę bym nie... No ja mam tutaj już tyle zginięć, Frodo, i ja nadal tej dźwigni żadnej nie pociągnęłam. No ale teraz już na pewno, tak, czy nie? No nie, nadal nie. Nie, nawet zjeżdżając? Dobrze, dobrze, a ja tu chyba coś znalazłem. Ale nie jestem pewny. Może w... Nie, wymyślam. Chociaż... Bo taką wnękę znalazłem tutaj, gdzie te wahadełka, ale tu nie ma nic. Kurde, aż by się prosiło, żeby to był jakiś sekrecik. No, ale niestety. Dobra. Nie, to nie. A jesteś już przed dźwignią? Ja cały czas próbuję doskoczyć przy tym drugim, tam gdzie jest ten zjazd, przy drugim tym. Albo mnie zabija to coś, albo po prostu to przeskakuje. Nie potrafię tego zrobić. Nawet zjeżdżając, tak? Zjeżdżając. Nie potrafię tego zrobić. Nie wiem, jakoś mi to tak jakoś poszło. Gdzie w ogóle się te drzwi otworzyły? Kuźwa. Zjeżdżasz i delikatnie po prostu, nie wiem, skaczesz. Dobra, mam pierwszą. Dobra. Tu rozejrzę za sekretami, wiesz, bo coś czuję, że tutaj gdzieś coś może być. Tu co jest? Aha, tu były tarty. No tu były te naboje, to gdzieś ty tu właśnie wypłynął wtedy? No taki jest moment, w taki moment, gdzie ona wypływa sama. To wtedy. Aha. I tam do góry. Skoczyłem sobie. Na klocek. Mam takie wodospady. Czy mogłem za ten wodospad skoczyć? No nie, a ja tego nie widzę. Ale dobra, ja sobie to zrobię swoim sposobem. Aha, tu wypływa. Dobra. No jest okay, taki momencik, czaję. Żeby... Dobra, teraz już czaję. Dobrze, teraz już wiem, o co ci chodzi. I teraz to, ta druga dźwignia, to będzie trochę gorsze. Mam sekret. Wiedziałem, że to będzie sekret. Ciekawe, czy chodzi ci, bo ja widzę taką wnękę, ciekawe, czy to o to ci chodzi. Niedaleko tych właśnie bujających się. Nie, to tam byłem, nie ma tam nic. Ale ja jeszcze jedno miejsce widziałam, gdzie można wskoczyć, ale to jakby za wodospad. Za wodospad, no. No, no to ja to, tak mi się wydawało, że na pewno będę chciała tam spróbować skoczyć, ale... No. Za wodospadem. Są takie dwa, jeden obok drugiego. I tam trzeba skoczyć za wodospad i jest takie bajorko i tam w tych krzakach. I jest sekret. W sumie sekret fajny, bo taki posążek. A powiedz mi, jak ty tą drugą dźwignię przeskoczyłeś? Jestem bardzo ciekawa. Drugą dźwignię, no tak samo, tą samą metodą, ale nie wiem, o co chodzi. Nie, dobra, już sobie dam radę. Bo ja tą pierwszą zrobiłam trochę inną metodą, ale to już tam. Aż jestem ciekawy i to zobaczę. Chyba, że wytniesz. Nie będę wycinać. Zostawię to lamerstwo, zostawię. Ja pierdykam. Jezu, te wahadła mnie stresują. Ja mam... Ja to tak dzisiaj, słuchaj, ogrywam, jakbym w ogóle z TR-em miała pierwszy raz do czynienia. Jak ludzie, którzy nie ogarniają w ogóle klasyków. Oglądałam niektórych takich youtuberów, to się ogląda po prostu tragicznie. I od razu współczuję ludziom, którzy będą to oglądać.
proszę. Dobra, to idę po sekret. Nie no, błędy niesamowite. Podstawowe błędy. Podstawowe błędy. No słuchaj, puszczam wcześniej shift niż klawisz góra i ona mi wpada do wody, rozumiesz? Masakra jakaś. Pomału. Spokojnie. Jak na wojnie. Ja nie ten. Jestem ja nie uciekam. O, nie, mam już flar, kurde. Dobra. Tak, i za tym, tam jest taki posążek, nie? Tak. I za tym ten musisz tam skoczyć. Tak, sumie... miałam ochotę wcześniej to zrobić, ale mówię, idę do tych, no, jestem tu. I Silver, on jest w takich w krzakach. A jest, dobra, widzę, w krzakach jest. Mhm. Silver, dobra, czyli srebrny, shift, nie wiem, co to może być. Jakiś pewnie jakiś waborzek. A powiedz mi, jak ty żeś... O, tam jest apteczka, dobra, jeszcze, uuu. No i teraz znowu trzeba, wiesz, skoczyć, chyba że jesteś na klocku. A teraz muszę iść w... na jakim klocku? Teraz no muszę iść w kierunku tej pułapki z jedną Tej pojedynczej. No. Mhm. Tylko tam trzeba skoczyć na rączkach, jakoś tak jest na takiej ściance. Widzisz taką wnękę? Już tam, jeszcze nie, bo nie, wiesz co, jestem w wodzie. A bo to się tu już chyba tablece. To się tu otworzyło, no pewnie, że tak, dobra. Dobra, zaraz tam będę. Często zapisuję. No ja też. Albo mi się wydawało, bo to był... Wziąłem apteczkę, jeszcze zanim wskoczysz tam w te otwarte drzwi, to jest apteczka na lewo, na prawo. W każdym razie... To jest sekret. Na razie wskakuję do wnęki. Jakie wnęki? Aha, do tej na rączkach. Ale ona się jej nie chyta. To weź tak troszeczkę na prawo, tak żeby nie centralnie do tej wnęki, tylko bezpośrednio od razu na rączki. Ale złapać się. Aha, bo ty chcesz bezpośrednio na rączki, tak? Tak, bo jakoś tak mi się to udało w ten sposób, bo nie wiem, jakoś nie chciała tam wejść do tej wnęki, nie wiem. A u mnie się nie chce w ogóle jej chycić, bo ona jest taka bardzo ukośna, taka strasznie ukośna. Tak? O, mi się złapała. No właśnie nie chcę. O, teraz, dobra. I mamy dwa sekrety. Ten drugi no, to... Ty na razie masz dwa. Tak, ale wiesz o co chodzi, no to był sekret. Ja myślałem, że to jest tylko apteczka, a to jest sekret. I teraz jak będziesz na tym klocuszku... na środku... Tak. To tutaj zobacz, jest... Jest, można skoczyć, widzę. Mhm. Jest następny filar i coś tam leży. I tu no właśnie, to jest ta apteczka i to jest właśnie ten sekret. No. Mhm. No to mamy, słuchaj, dwa. Jeszcze jeden. I z tego środka spokojnie tam doskoczę. Nie wiem, bo tobie teraz będę skakał. Aha. Dobra, tak. Dobra. Mhm. I mamy sekret, fajnie. O, jak to ładnie. No ja spadłam do wody, ja nie wiem, czy ja tędy... Czekaj, ja na razie płynę. Tutaj dobra, widzę, że jest krata zamknięta. Też płynę. Dobra, to nie. Czy jest coś w wodzie? Dużo tutaj jest tej roślinności. Można tutaj coś przeoczyć, wiesz? Właśnie o to chodzi. A w ogóle, wiesz, że w ogóle moje HP to miga mi już. A czemu tak wyszło? Siekierka. A, troszkę cię dziabło. No, jak już po prostu, wiesz, mnie dziabała, to ja już sobie dawałam spokój, w sensie, że już nie loadowałam. No. Jest jakiś dom. Gościu. Nie chcę wiedzieć póki co. Patrzę, co tu jest. Już nie chcę tego zobaczyć. Ja sobie, nie wiem, gdzie ty idziesz, ale ja sobie tu skaczę na górę tego wodospadu. Aha, ja tutaj, gdzie domek taki jest. Aha, to nie, to ja jeszcze nie. Ja sobie tu wskoczyłam, gdzie wodospad. Aha. Tu co mamy? O, tu mam apteczkę nad wodospadem. A, i jest wejście, będziemy mieli ponton. Jak fajnie. O, to mi się właśnie otworzyło teraz. Aha. No to ja już tam to tyle. Musisz się uporać z przeciwnikiem. A czekaj, bo tu jest jeszcze jakaś jaskinia.
O, No, zjechałem. widzę ten domek, już tam lecę. To muzyczka. No kuźwa, zbaczyłem się. Ogień. Ale dużo trzeba w niego, słuchaj, w tej amunicji Ale on się jakoś tak pocisnąć. dziwnie badży, nie? Czekaj, co to Mhm. może? Zostawił flary. Tak. I o, tu jeszcze w domku są flary. Widzę, jakaś jaskinia tam jest jeszcze. No Jest właśnie. coś w tej jaskini? No tak. Nie, jeszcze raz tam idę. Nie sprawdzałem do końca. No bo. No tutaj trzeba. Widzę, że jest jakieś pływanie. Na pewno coś będzie. Nie wierzę, że nie. No, gdzieś się płynie. A muszę cyknąć flarę, chyba nie bez No jest powodu flara, dali. wiesz? O kurde. To jest sekret, słuchaj. Butelka Heinekena. No dobrze. Naprawdę. On pewnie Chyba zostawi. zostawił, tak? Chciał to samo powiedzieć. Ciekawe, czy pełna. Dobra. Ja muszę zobaczyć to. Secret refreshment. O, słuchaj. O. Tak. Odświeżenie. A jaki był. Aha, apteczka była drugim sekretem, bo mówię, że nie mam tutaj w Tak. ekwipunku jakby tego drugiego sekretu. A Znaczy, jak no, mamy stąd wyjść ogólnie w ogóle? dobrze było. Znaczy, nie były tak ukryte, nie? Jakoś udało nam się Nie, nie, nie. w tym etapie To nie wszystkim. było coś takiego. Bardziej tutaj problematyczne te skoki, ale nie. Nie znajdowanie. Nie mogę Nie teraz. odnajdowanie sekretów. Nie mogę teraz Dobra, wyjść. no to co? Bo tam po drugiej stronie trzeba wyjść. Bo są dwa. Jest wejście i wyjście, jakby. A z domku wzięłaś jeszcze flary? Tak. Dobra, lecę do tego pontonu. Ona może potem chodzić? Po czym? Po tym wodospadzie? Aha, może. Nie. Dobra. A, to tu. Po wodospadzie może chodzić? No tak jakoś można było, tylko się zsuwała tak leciutko. Dobra. Jedziemy. Jeszcze apteczka. No, tą apteczkę już zabrałam wcześniej. O, czyli to jest kolejny To koniec etap. levelu. Tam jest jakaś krata, już widzę. Dobrze tak przy tych filmach obserwować, gdzie co tak, jest. Tak, tak, później... tak, tak. A te kamery tak celowo są też, bo wiesz, wskazują też takie docelowe miejsca. Właśnie. Zauważyłam. No dobrze, okay. ale to jest, no słuchajcie, to jest nowy level, więc zrobimy sobie go w następnym odcinku. Dokładnie. A jaki to jest w ogóle level? Jeszcze sobie sprawdzimy. A... Wyspiarskie Island jakieś ruins. Ruiny. Dobra, ruiny na wyspie. W każdym razie zrobimy sobie to w następnym odcinku. Dzisiaj wam dziękujemy i słuchajcie. Do usłyszenia. Do usłyszenia, pa pa. Pa, pa.